Wtorek, 17 lipca, Bartosz Karcz, zapraszam na Telefakty. Troskliwy lokator. Projekt innowacyjny polegający na łączeniu osób zależnych, starszych, niepełnosprawnych z osobami poszukującymi miejsca do zamieszkania. Trwa remont muzeum. W pałacu będzie wymieniona przede wszystkim więźba dachowa. Wakacyjna wyprawa WTZ. Między innymi byli na górze Czantoria, na którą wyszli prawdziwi turyści. Po etapie wyłonienia wykonawców przyszedł czas na długo oczekiwany remont Pałacu Wielopolskich w Częstocicach. Wszystko w ramach projektu, na realizację którego muzeum pozyskało dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Katarzyna Kurek. Ruszył realizowany od dłuższego czasu projekt, którego celem jest renowacja rezerwatu archeologicznego w Krzemionkach i Pałacu Wielopolskich w Częstocicach. W pałacu będzie wymieniona przede wszystkim więźba dachowa, ponieważ jest dosyć mocno zniszczona, ale także elektryczność, wszystkie ogrzewanie, także będą wymienione drzwi, będą remonty dotyczące, będą zmieniane tynki wewnątrz, jak i zewnątrz budynku. Neolityczne kopalnie krzemienia pasiastego w Krzemionkach to miejsce niezwykłe. Jest to jeden z najlepiej zachowanych i największych zabytków pradziejowego górnictwa na świecie. Tutaj również odbędą się prace renowacyjne. Nastąpi modernizacja oświetlenia. No, ponieważ jest niewystarczające, chcemy po prostu zaakcentować te elementy kopalni, które są najciekawsze. Modernizacja również będzie dotyczyła wystawy, ponieważ mamy dosyć dużą przestrzeń wystawową. W dwóch pomieszczeniach już są wystawy, natomiast jest jedno duże pomieszczenie, w którym ta wystawa zostanie zaaranżowana. Prace w rezerwacie dotyczą także przystosowania go do tego, aby każdy, a zwłaszcza osoby niepełnosprawne, miały łatwy dostęp do zwiedzania i mogły podziwiać piękno lokalnej atrakcji. Zostaną zainstalowane dwie windy, także schody będą również znacznie wygodniejsze niż są obecnie. Zostanie wyrównana podłoga w trasie podziemnej, tak żeby mogły się osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach mogły tą trasę odwiedzić. Wykonanie tych prac to ogromny koszt. Jest w sumie przeznaczonych około 11 milionów złotych na remont zarówno tutaj Krzemionek, jak i Pałacu Wielopolskich. Remonty mają służyć poprawie bezpieczeństwa i komfortu dla turystów, aby kompleks był dostępny dla każdego. Szczególnie chodzi o osoby niepełnosprawne. To tylko niektóre z celów modernizacji. Musimy się liczyć z tym, że jeżeli, a mamy taką nadzieję, Krzemionki zostaną wpisane na listę światowego dziedzictwa, więc na pewno ruch turystyczny znacznie się zwiększy. Tak jak szacujemy, będzie to dwu-trzykrotny wzrost zwiedzających, więc też chcemy tutaj naszą infrastrukturę dostosować do tych wymogów. Rozpoczęcie prac renowacyjnych planowane jest na jesień i zimę tego roku, kiedy ruch w kopalni jest mniejszy. Prawdopodobnie już wiosną będzie można odwiedzić nową, odrestaurowaną kopalnię. Przyjmij lokatora pod swój dach, a on odwdzięczyć się pomocą. To główne założenia nowatorskiego programu autorstwa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Artur Sitarski. Wielu młodych ludzi wyjechało za granicę w poszukiwaniu pracy, zostawiając w kraju swoich rodziców, dziadków, a przecież oni często potrzebują pomocy. Wiele instytucji państwowych, kościelnych, wiele firm stara się wychodzić naprzeciw problemowi starzejącego się społeczeństwa i proponują usługi wspierające osoby starsze w codziennych, trudnych sytuacjach życiowych. Zespół naszych pracowników postanowił wdrożyć taki projekt innowacyjny polegający na łączeniu osób zależnych, starszych, niepełnosprawnych z osobami poszukującymi miejsca do zamieszkania. Lokator
Taką nazwę będzie nosił projekt, który ma wspierać osoby potrzebujące, dysponujące odpowiednimi warunkami mieszkaniowymi do przyjęcia lokatora w zamian za pomoc. Osoba, która szuka miejsca do zamieszkania, to może być to osoba bezdomna, osoba poszukująca, której nie jest stać na zakup własnego mieszkania bądź wynajęcie na rynku ostrowieckim takiego mieszkania i która będzie w stanie partycypować choćby po części w opłatach mieszkaniowych. W czasie dwumiesięcznego procesu rekrutacyjnego pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z psychologiem dokonają analizy funkcjonowania społecznego osoby objętej programem. Interesy beneficjentów ma zabezpieczać trójstronna umowa. Każda z tych osób, która jednak mówiła o swojej samotności, o swoich barierach i problemach, wychodzi na zasadzie, i my też taką preferujemy, zasadę wzajemnego zaufania. Oczywiście może się pojawić nieporozumienie, jakieś konflikty, dlatego my tutaj chcemy to cały czas monitorować, jesteśmy stroną jak gdyby w tym projekcie, nie jesteśmy obojętni na to, będziemy wchodzić pracownicy socjalni, będzie też wsparcie psychologa po to, żeby dokonywać jakichś mediacji, po to, żeby unikać tych problemów. Życie pisze różne scenariusze, nie wszystko jesteśmy w stanie przewidzieć czy sprawdzić. Pomysł jest, ale czy wzbudzi społeczne zaufanie? Jeśli miałbym duże mieszkanie i miałbym gdzie taką osobę zmieścić, to czemu nie? Oczywiście, że tak. Udostępniłabym. Czyli nie miałaby Pani problemu z tym, że jest to osoba obca, której Pani nie zna? Nie, nie miałabym. Lubię ludziom pomagać. Bez problemu, nawet jakby mi nie pomagała, też bym ją przyjął, bo uważam, że ludziom trzeba pomagać. Jedni chcą, drudzy się obawiają. Nie wszyscy są w stanie obdarzyć drugą osobę zaufaniem i wpuścić do swojego mieszkania. Brak zaufania i obawa przed nieznajomym to główne powody, dla których nie wszyscy przyjęliby pod swój dach osobę obcą. Oczywiście, że nie. A dlaczego? Nie wiem, no tak już z założenia wychodzimy, że jak kogoś nie znamy, to nie wpuszczamy do mieszkania. Pierwsza lepsza z ulicy wątpię, bo w dzisiejszych czasach wiadomo, jacy są ludzie i jakie mają intencje. A z obcymi, no to jest różnie. Lokator w domu w zamian za pomoc w codziennych sprawach brzmi racjonalnie, ale dla niektórych to wciąż nie przekonująco. Lokator powinien być dobrany i zweryfikowany. Musiała być przez kogoś. Rekomendowano, ja wiem, no bo tak to obco, to ja bym się tak bardzo bała. Musiała być przez jakąś instytucję. No. Jeżeli wiedziałabym, że przyjdzie konkretna pani czy pan o danym nazwisku, no to myślę, że wtedy to tak, ale jeżeli nie znam kogoś, no to nie przekracza progu moich drzwi. Jeśli to jest instytucja zaufana, to jak najbardziej. Prognozy demograficzne przygotowane przez Główny Urząd Statystyczny nie są optymistyczne. Już teraz seniorzy stanowią około 23% ludności kraju. W 2050 roku już ponad 40% ludności Polski będzie w wieku powyżej 60 lat. Oznacza to wzrost o prawie 20%. Wsparcie osób starszych, zależnych i samotnych poprzez rozwijanie opieki domowej to jeden ze sposobów łagodzenia skutków tego zjawiska. Już po raz piąty Stowarzyszenie Szansa zorganizowało obóz wędrowny dla osób niepełnosprawnych. Tym razem uczestnicy wyprawy mieli okazję podziwiać malownicze rejony Beskidu Śląskiego. Obóz wędrowny Beskid Śląski to kolejne zadanie, które zrealizowało Stowarzyszenie Szansa z Ostrowca Świętokrzyskiego. W dniach 2-7 lipca odbył się piąty rok z rzędu obóz wędrowny dla osób niepełnosprawnych. Tym razem były to piękne rejony Beskidu Śląskiego. Nie był to taki typowy obóz wędrowny, że chodziliśmy z plecakami po górach, ale dla naszych osób niepełnosprawnych i tak to był niezły wyczyn. Między innymi byli na górze Czantoria, na którą wyszli, jak prawdziwi turyści, szlakiem pieszo. Opiekunowie, organizując obozy wędrowne tego typu, starają się pokazać podopiecznym jak najwięcej lokalnych atrakcji. Tym razem byliśmy w Muzeum Browarnictwa Żywiec z degustacją na koniec, ale soku oczywiście. Byliśmy na Górze Żar. Obserwowaliśmy paralotniarzy. Głównym założeniem wyprawy było pokazanie uczestnikom piękna przyrody i uświadomienie, że nie liczą się tylko komputery i telefony, dlatego jak najwięcej czasu spędzali na świeżym powietrzu. Niesamowitą atrakcją było wielogodzinne bawienie się w potoku górskim. Naprawdę nie sądziliśmy, że aż taką frajdę przyniesie to
naszym podopiecznym. Zresztą nam też, bo też nie ma co ukrywać, że bawiliśmy się z nimi świetnie. Podopieczni na takich wyjazdach często muszą radzić sobie samodzielnie w niektórych sytuacjach, co pozytywnie wpływa na ich rozwój i zachowanie. Jedną z takich sytuacji było przygotowanie przez pensjonat śniadań w formie szwedzkiego stołu. Więc oni musieli sobie sami dobrać tyle jedzenia, ile potrzebowali. Oczywiście sami sobie przygotować, oczywiście pod nadzorem, tak, bo były też gorące potrawy, które im podawaliśmy, ale jak najwięcej samodzielności ich uczymy zarówno przy samoobsłudze podczas posiłków, jak i przy samoobsłudze przy sobie, tak, czyli umyć się, ubrać odpowiednio do warunków atmosferycznych. Dzięki sfinansowaniu wyjazdu podopieczni Szansy mogli zwiedzić ciekawe miejsca, poznać nową kulturę i atrakcje. Dziękujemy PFRON-owi i Powiatowi Ostrowieckiemu za to, że dofinansował nam to zadanie, ponieważ inaczej nie bylibyśmy w stanie nigdzie wyjechać. W planach kolejne wyjazdy i wydarzenia. Na podopiecznych czeka jeszcze kilka ciekawych wyjazdów i masa atrakcji. Opiekunowie organizując takie wyjazdy stawiają przede wszystkim na integrację i usamodzielnienie grupy. Za sobą mają już ciekawe wyprawy i wycieczki. Podopieczni nieraz pokazali, na co ich stać, a przed nimi kolejne wyzwania. 15 lipca obchodziliśmy Światowy Dzień bez telefonu komórkowego, a my dziś sprawdzaliśmy, czy jesteśmy w stanie sobie poradzić bez tego urządzenia. Światowy Dzień bez telefonu komórkowego to nieformalne święto, wymyślone po to, byśmy na chwilę się zatrzymali i przypomnieli sobie, jak wygląda prawdziwe życie. Pytanie tylko, czy w dobie smartfonów ktokolwiek z nas jest w stanie rozstać się na 24 godziny z komórką? Ile czasu dziennie mieszkańcy patrzą w ekran telefonu? W sumie całe życie. Taka moja praca, tak? Z dwie godzinki? Zależy. 2-3 godziny. Dziennie? Godzinę może nawet schodzić. W tej chwili taka sytuacja jest, że po prostu czas się odbiera. 3-4 minuty, później znowu dzwonię. Czasem dane komórkowe trzeba korzystać z internetu, także to godzina to jest minimum. No bardzo często, tym bardziej, że czasem sprawdzam na Facebooku, czy dostałam jakąś informację. Myślę, że średnio 2 godziny maksymalnie w ciągu dnia. Z godzinę w sumie. Sprawdzić najczęściej to sprawdzam, która jest godzina. Z telefonów korzystamy nałogowo. Czy jest możliwe odłożyć to urządzenie na dzień lub dwa? Nie, bo mnie praca zniszczy. No niestety. Taka jest prawda, tak? Nie. Tak się zdarzyło, że telefon mi tak padł, że nie dało się reaktywować baterii. Więc byłam w panice, ponieważ czekałam na telefony i tego samego dnia musiałam kupić następny. To jest teraz nie do wyobrażenia. Używamy go wszędzie, w miejscach publicznych, w środkach komunikacji, praktycznie podczas każdej czynności. Które z tych sytuacji są najbardziej irytujące? W autobusie przede wszystkim, tramwaje, w innych miastach. Podczas jazdy samochodem. Kino, kościół, teatr. Dziecko płacze, a mamusia gada, rozmawia przez telefon. To w samochodzie na przykład, jak się jedzie, jest to takie to niebezpieczeństwo dla innych się stwarza. Ta głośność rozmowy w miejscach publicznych, która przeszkadza czasami, to jest rzeczywiście irytujące. Ludzie powinni chyba znać trochę jakiegoś sposobu korzystania i wiedzieć, kiedy można sobie pozwolić na głośniejsze rozmowy, bo nie każdy chce wiedzieć, o czym dane osoby rozmawiają, prawda? Tylko, że właśnie idzie ktoś z telefonem, patrzy cały czas w niego, no i nie patrzy przed siebie. No, myślę, że jest to jednak taki problem. Jak się odzywają telefony w kinie, w kościele. W dzisiejszych czasach toczy się pojedynek między człowiekiem a nowoczesną technologią. Dużo osób, a zwłaszcza młodych, jest uzależnionych od telefonu komórkowego. Jest to problem na dość dużą skalę. Jeśli widzę młodzież taką 16, 15, 17-letnią, to jest tragedia po prostu. To są ludzie uzależnieni, no i dzięki rodzicom, tak? Każdy chodzi z telefonem, nie? Młodzież głównie. Starsi, no to tak, no. Rzadko, ale młodzież tak jest uzależniona. Przede wszystkim dzieci szkolne tak samo. Nie potrafią nawet, jeżeli na lekcji mają zabronione korzystanie z telefonów, to już na przerwie już muszą jednak tam zajrzeć. Ja mówię o sobie, że po prostu jak nie mam telefonu, nie jest wypełniona kieszeń telefonem, to się źle czuję po prostu. Że brak telefonu to jest w dzisiejszych czasach kolosalnym utrudnieniem, bo telefon jest dostępem do wielu informacji, nie tylko do wymiany komunikacji, prawda? Może u nas nie widać, ale jak byłam w Krakowie,
to po prostu prawie każdy na ulicy, niezależnie od wieku, rozmawia przez telefon idąc czy jadąc w autobusie, także tak, bardzo są uzależnieni. Wszędzie telefony, smartfony. Nie rozmawiają ze sobą, tylko klikają w smartfon. No choćby po mnie, że na przykład nie mogę w ogóle się oderwać. Znaczy może oderwać to nie, ale dzień bez telefonu, no to tak niekoniecznie. Ze statystyk wynika, że niemal co czwarty wypadek drogowy jest spowodowany przez korzystanie z telefonu za kierownicą. Za używanie telefonu komórkowego podczas jazdy grozi mandat w wysokości 200 zł i 5 punktów karnych. Choć w ogólnym rozrachunku komórki przynoszą więcej pożytku niż szkody, a przy tym bez wątpienia ułatwiają codzienne życie, czasami warto świadomie zrezygnować na chwilę nawet z tych największych dobrodziejstw codzienności. Na zakończenie dzisiejszego serwisu informacyjnego mam dla Państwa komunikat, który otrzymaliśmy od policji. Kieleccy policjanci prowadzą postępowanie wyjaśniające w sprawie zaistniałego w dniu 8 lipca 2018 roku w godzinach między 21 a 22 wypadku drogowego w miejscowości Ostrów gminy Chęciny. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że nieznany sprawca nieznanym pojazdem potrącił rowerzystę, a następnie odjechał z miejsca zdarzenia. Osoby, które były świadkami opisywanego zdarzenia drogowego lub posiadają informacje mogące przyczynić się do ustalenia kierującego pojazdem, proszone są o kontakt z Wydziałem do Spraw Wykroczeń i Przestępstw w Ruchu Drogowym osobiście w Kielcach, ulica Kołłątaja 4, pokój 33, lub telefonicznie pod numerami 41 349 37 39 lub 41 349 37 20 bądź numerem alarmowym 112. W dzisiejszych Telefaktach to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Na prognozę pogody zaprasza sponsor, firma Signal Meble. Pogoda dla Ostrowca i regionu. Temperatura w nocy 18 stopni Celsjusza, wiatr 14 km na godzinę, ciśnienie 1003 hektopaskale. Jutro 24 stopnie Celsjusza, wiatr 9 km na godzinę, ciśnienie 1004 hektopaskale. Biometr niekorzystny. Na prognozę pogody zaprosił sponsor, firma Signal Meble.